Cześć, witajcie. W tym odcinku mam dla Was streszczenie wideo książki pod tytułem 5 języków miłości Gary'ego Chapmana. Autor mówi, że każda relacja miłosna prędzej czy później zmienia się z tej fazy zauroczenia, zakochania do fazy normalnego życia, czyli ściągamy te różowe okulary i co dalej? Autor pokazuje, jak sprawić, żeby ta miłość cały czas się rozwijała i żeby związek nie rozpadł się po prostu. Jest to wiedza, która przyda się każdemu, nie tylko w relacji właśnie romantycznej, ale również w relacji ze swoimi na przykład dziećmi i rodziną. Główne założenie autora polega na tym, że każdy człowiek ma inny język miłości, jaki jest dla niego ważny. Zaraz powiem o tych 5 językach miłości szczegółowiej, ale chodzi głównie o słowa, czyli ktoś odbiera, że jest kochany, jeżeli otrzymuje na przykład komplementy. Drugi język to czas, jakościowy czas, który spędza z nami druga osoba. 3. Prezenty. Jeżeli otrzymujesz prezenty, to czujesz się kochany. Służba, czyli jakieś drobne przysługi. I 5. język dotyk. I autor mówi, że każdy człowiek ma pewien zbiornik miłości. I ten zbiornik musi być napełniony, aby ta osoba czuła się spełniona. Jeżeli chcemy być kochani i chcemy mieć poczucie, że jesteśmy przez drugą osobę kochani lub dać tej drugiej osobie poczucie, że jest kochana, to ten zbiornik miłości powinniśmy wypełnić. A najlepiej go wypełnić właśnie tym językiem miłości, który dla drugiej osoby, czy też dla nas jest najodpowiedniejszy. Teraz opiszę poszczególne języki, jak właśnie rozmawiać, czy też komunikować się z drugą osobą językiem miłości, a potem zdiagnozujemy, jaki język miłości ty masz lub jaki język miłości ma twoja druga połówka. Pierwszy język miłości, czyli słowa afirmacji. Ludzie, którzy mają ten język miłości jako dominujący, potrzebują słów, które docenią je tym, kim są. Słowa, które sprawią, że poczują się dobrze. Mogą być to właśnie komplementy lub jakieś słowo docenienia, pochwała. Na przykład, jeżeli skomplementujesz czyjś ubiór, że świetnie wygląda w tym płaszczu, to ten zbiornik miłości tej osoby zaczyna się wypełniać. Możesz również powiedzieć, że doceniasz tę osobę i dziękujesz jej za to, że jest z tobą. Możesz również używać takich słów jak wierzę w ciebie. Jesteś bardzo utalentowany, utalentowana, na pewno ci się uda. Dodajesz w ten sposób jej odwagi i wypełniasz zbiornik miłości. Więc jeżeli osoba, z którą żyjesz, ma właśnie ten język jaki dominujący, to powinieneś się lub powinnaś się skupić na komunikacji właśnie słownej i częstym docenianiu tej osoby. Drugi język miłości to czas, czyli jakościowy czas, który spędzamy z drugą osobą. Chodzi o czas, kiedy jesteśmy jeden na jeden i nie rozprasza nas nic innego. Nie patrzymy w telefon, nie oglądamy serialu czy tak dalej, tylko jesteśmy po prostu z tą drugą osobą. Patrzymy sobie w oczy i ta druga osoba czuje, że dajesz jej swoją uwagę. Nie ma tutaj wielkiego znaczenia, co będziecie robić. Chodzi o to, żeby to było wspólne. Wspólna aktywność, wspólne spędzanie czasu. Możecie na przykład przygotować wspólny posiłek, możecie razem chodzić na spacery lub zaangażować się w jakąś kreatywną, ciekawą rozmowę. Jeżeli twoja druga połówka ma ten język miłości, to na przykład zaproponuj wieczorny spacer razem. Zrób zakupy i spróbujcie razem coś ugotować. Kiedy wróci z pracy, to zadaj pytanie, jak było, żeby podzieliła się tymi rzeczami, które przeżyła w danym dniu. Zadawaj pytanie o jej życie, jej przeszłość po to, aby mogła się przed tobą otworzyć. Kiedy słuchasz ze skupieniem, ta osoba wtedy wypełnia swój zbiornik miłości. Dajesz jej swój czas. Często mamy dzisiaj tak, że brakuje nam tego czasu, żeby spędzać ten jakościowy czas z naszymi bliskimi. Nie chodzi tylko właśnie o relacje romantyczne, miłosne, ale również o dzieci. Dzieci również potrzebują takiego czasu jeden na jeden z rodzicami, aby mogły się rozwijać na silne i pewne siebie osoby. Trzeci język miłości to drobne prezenty. Osoba czuje się najbardziej kochana, jeżeli otrzymuje od ciebie upominki. Na przykład wracasz z jakiejś podróży i przywieziesz jej z lotniska lub z tego miejsca, gdzie byłeś, jakąś pamiątkę. To wtedy wypełnia ten zbiornik miłości. Nie chodzi o sam prezent, co to jest, tylko o to, że pomyślałeś o tej osobie w trakcie, kiedy nie było cię z nią. Lub jeżeli pamiętasz o rocznicach i dajesz drobny upominek. Czyli widzimy, że każdy może mieć różne nasilenie tych języków miłości. Ktoś lubi otrzymywać komplementy, ale na przykład ważniejsze dla niego są prezenty, więc trzeba wtedy o tym pamiętać, bo chodzi tutaj o subiektywne odczucie postrzegania bycia kochanym. Nie to, że ty powiesz, no ale to prezenty nic nie znaczą, bo ja tak naprawdę cię kocham, powiedziałem raz na ślubie, nie odwołałem i to jest prawda.
No, niestety, subiektywne odczucie jest ważniejsze niż to, co tobie się wydaje w głowie, więc warto słuchać i rozpoznawać ten język miłości, który dominuje od twojej drugiej połówki. Zaraz o tym powiem, jak to wykryć. Czwarty język miłości to drobne przysługi, czyli coś, co sprawia, że będzie się żyło lepiej twojemu partnerowi lub partnerce. Na przykład załatwisz za nią jakąś sprawę na mieście, zaproponujesz pomoc lub właśnie posprzątasz coś za nią. To są właśnie te drobne przysługi, które sprawiają, że ta druga osoba czuje się kochana. Ten zbiornik miłości się jej wtedy najbardziej wypełnia. Na przykład jeśli widzisz, że twoja żona spędza bardzo dużo czasu w domu z dziećmi, ty wracasz z pracy, to możesz zaproponować: ok, dzisiaj cię odciążę, idź się spotkać z koleżanką. I wtedy ta osoba właśnie potrzebowała takiej przysługi, żeby odpocząć, i ty jej to dajesz i wtedy czuje się bardziej kochana. No i piąty język miłości to dotyk. Czyli na przykład trzymanie za rękę podczas spaceru będzie dla tej osoby tak ważne, że to jest jej priorytet. Jeżeli nie ma tego dotyku, są te przysługi, są prezenty, nawet są komplementy, ale nie ma tego dotyku, że idziecie osobno na imprezie, na przykład nie trzymacie się za rękę, to dla tej osoby może być to znak, że nie czuje się kochana, więc potrzebujesz uwzględnić ten dotyk, często ją przytulać. Jakim językiem miłości mówi twoja druga połówka? Jak potrzebuje wypełnić swój zbiornik miłości? Nie jest to proste, ale możemy zastosować kilka wskazówek, które nam w tym pomogą. Najpierw przypatrzmy się sobie, czyli jaki ty masz język miłości? Czyli zadaj sobie pytanie, jak ty chcesz, aby miłość przez drugą osobę była tobie okazywana? Co daje ci największe spełnienie z tych pięciu języków? Czy są to właśnie słowa, czy jakieś drobne przysługi, czy czas spędzony z drugą osobą i tak dalej. Zastanów się, jaki język miłości tobie najbardziej odpowiada. Czy na przykład bardzo pragniesz komplementów i jeśli ta osoba ci mówi ten komplement, to czujesz się doceniony i czujesz się spełniony? Czy nie jest to dla ciebie ważne, a kiedy otrzymujesz prezent, to naprawdę czujesz się kochany? To warto sobie zdiagnozować, żeby też umieć zakomunikować drugiej osobie, jak powinna komunikować tobie miłość. Z drugiej strony zadaj sobie pytanie, co sprawia, że czujesz się zraniony. Na przykład jeżeli dana osoba zapomniała o jakiejś rocznicy, nie dostałeś prezentu lub nie ma czasu na spędzanie z tobą na tyle, ile byś chciał w ciągu tygodnia, wraca późno z pracy lub na przykład nie mówi ci rano, że ładnie wyglądasz, a tego potrzebujesz. To znaczy, że być może tutaj jest twój język miłości. I trzecim pytaniem, które pomoże ci zdiagnozować, jaki ty masz język miłości, to zadaj sobie pytanie, jak ty lubisz okazywać właśnie tę miłość drugiej osoby. Czy lubisz dawać komplementy? Czy lubisz spędzać czas? Czy lubisz dawać prezenty? To jest dla ciebie łatwe, bo to znaczy, że właśnie, że to jest twój język miłości, którym ty odbierasz i który bardzo łatwo ci dać drugiej osobie. Niekoniecznie ta osoba ma ten sam język miłości, więc warto tutaj porozmawiać. Zadać te same pytania tej osobie i porozmawiać, jakim językiem miłości powinniśmy do siebie komunikować. Czego robić więcej? Więcej spędzać ze sobą czasu, większą uwagę przykładać na upominki czy też komplementy. I to właśnie ta rozmowa, która zderzy nasze różne oczekiwania, jest kluczowa do tego, aby nasz związek był trwały i szczęśliwy. Nawet jeśli ta miłość romantyczna, to uczucie zakochania wygaśnie. Badania pokazują, że średnio jest to 2 lata od poznania nowej osoby, że mamy te 2 lata, kiedy jest ta miłość romantyczna, różowe okulary mamy, a potem miłość to decyzja, że ja chcę kochać dalej drugą osobę i aby ta osoba czuła się kochana, potrzebuje zweryfikować jej język miłości. Więc jest to kluczowa faza, aby związek przetrwał i się rozwijał. Być może jest to dla ciebie trudne na ten moment, bo nie lubisz na przykład dawać komplementów, krępuje cię to, albo nie masz możliwości, żeby spędzać na tyle czasu, ile ta druga osoba oczekuje. Ale wiedząc to, możesz wprowadzić te drobne zmiany i powiedzieć jej: bardzo mi na tym zależy, żebyś czuła się kochana lub czuł się kochany. Dlatego zaplanowałem w weekend, bo wtedy mam dużo czasu, wycieczkę wspólną tu i tu. Więc tutaj pozostawiam ci pole do kreatywnych decyzji. Chodzi o świadomy wysiłek, który sprawi, że nasza relacja się będzie rozwijać. Czyli podsumujmy. 5 języków miłości to: pierwszy, słowa afirmacji, czyli używanie komplementów, pochwał i docenienia, kibicowanie drugiej osobie. 2 język miłości to czas, jakościowy czas, który dajemy drugiej osobie. Jeżeli tego nie ma, to ten zbiornik się nie wypełnia, zbiornik miłości, który ma druga osoba. 3 język miłości to otrzymywanie prezentów,
Czyli na przykład jesteś gdzieś na wyjeździe, pomyśl o tym lub zaplanuj jakiś prezent na rocznicę, nie tylko na urodziny, na jakieś wasze wspólne wspomnienia. Czwarty język miłości to drobne przysługi. Co możesz zrobić dla tej drugiej osoby, aby jej życie było łatwiejsze? I piąte, dotyk fizyczny. Czy dotykasz tej osoby na tyle, ile potrzebuje, czy trzymacie się za rękę, czy często się przytulacie? Zaplanuj teraz rozmowę ze swoim partnerem lub partnerką, abyście porozmawiali o tych językach miłości. Możecie razem zobaczyć ten odcinek, zadać sobie te pytania, jak wy najlepiej otrzymujecie ten wypełnienie tego zbiornika miłości i wypiszcie sobie te rzeczy, które, te drobne nawyki, które chcielibyście wdrożyć w waszą relację, w wasze życie, aby na bieżąco uzupełniać każdego dnia, dolewać do tego zbiornika miłości nowe, dobre rzeczy i wspomnienia, po to, aby wasza relacja kwitła. Do tego was zachęcam. Jeżeli chodzi o kwestię nawyków, to odsyłam do opracowania książki Mikronawyki i też Atomowe nawyki. Warto też do tego zajrzeć. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!